połączeniu. Dzień dobry, czy jestem słyszana? Anna Szmit, Ministerstwo Rodziny. Tak, panie Ludzie. Tu masz przewodniczący tego zespołu. Jeszcze raz dzień dobry. Jurczak, wiesz? Lubomir. Dzień dobry państwu, Związek Przemysłu Polskiego. Dzień dobry, Monika Ćwiklińska, Solidarność. A jest Jola Kosakowska. Dzień dobry wszystkim. Związek Nauczycieli Sopolskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, Krzysztof Baszyński, ZDP. Dzień dobry, witam serdecznie, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry, Krzysztof Baszyński, jeszcze raz oficjalnie serdecznie się kłaniam i pozdrawiam wszystkich, ciesząc się, że są w dobrym zdrowiu, w dobrym zdrowiu. Pani Urszulo, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. O, Renata, też widzę, że... Dzień dobry, Renata Górna, OPZZ, bardzo miło. Dzień dobry, panie ministrze, czy jeszcze na kogoś czekamy? Chciałbym powiedzieć z punktu widzenia jakby społecznej części. Nie, tylko z, jeżeli chodzi o stronę. To oczywiście tu już jakby nie ma takiej potrzeby, tak? Czyli jeżeli chodzi o te dwa projekty, to nie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieramy posiedzenie. Dzisiejszy program jest stosunkowo krótki. Dyskusja nad projektem, znaczy krótki. Dwupunktowy. Dyskusja nad projektem rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz dyskusja nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego. W trzecim punkcie mamy sprawy różne. Czy są uwagi do tego programu i czy ktoś zgłasza w kategorii spraw różnych? Nie widzę zgłoszeń. Dzisiaj dostaliśmy pisemną opinię Związku Rzemiosła Polskiego. Bardzo wyczerpująco, bardzo dziękujemy za tę opinię. Dołączymy ją oczywiście do protokołu. Natomiast jak rozumiem, nie wszyscy się zdążyli na pewno z nią jeszcze zapoznać, bo ona dosyć niedawno dotarła. Rozumiem, że Związek Rzemiosła Polskiego dwa słowa też na ten temat będzie chciał powiedzieć, tak? Mam również zgłoszenie z Związku Nauczycielstwa Polskiego, że chciałby skomentować. Natomiast panie ministrze, czy jesteśmy w stanie to poprowadzić w taki sposób, że znaczy, po pierwsze bardzo dziękujemy za przybycie aktualne. Po drugie, no, cieszymy się, że mamy możliwość przeprowadzenia konsultacji, że termin konsultacji jest taki, który umożliwia procedowanie w Radzie Dialogu Społecznego. Czy ja mógłbym zaproponować taką kolejność, w której posłuchalibyśmy jakby założeń ministerstwa, czy moglibyśmy prosić o te założenia z państwa strony, jak również ewentualne uściślenia w odniesieniu do tego, jakie opinie do tej pory w trakcie konsultacji społecznych napłynęły do ministerstwa i czy one coś zmieniają w państwa koncepcji. Jak najbardziej, natomiast poza tym pismem Związku Rzemiosła, które płynęło i które ja dzisiaj zobaczyłem, to jakichś innych uwag co do rozporządzenia, tego, które dotyczy podziału subwencji, tego nie widzę. Natomiast z tego co pamiętam, były opinie do tego rozporządzenia dotyczącego matury. Rozumiem, że przystąpimy do drugiej części, oczywiście do dyskusji jako takiej. Proszę o zgłaszanie się, w jakiej kolejności państwo chcecie dyskutować. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, Związek Nauczycielstwa Polskiego był inicjatorem i tego posiedzenia, jeżeli mogę, kilka zdań. Mogę? Tak, bardzo proszę. Związek przygotował bardzo obszerną i bardzo
mamy tutaj szczegółową opinię na kilku stronach. Jeżeli Pan pozwoli, to chcielibyśmy dzisiaj w liczbie mnogiej, dlatego że mam też dwóch przedstawicieli związku, którzy, jeżeli taka będzie zgoda Pana Przewodniczącego, chcielibyśmy tę opinię w miarę precyzyjnie przedstawić. Natomiast uwaga generalna kresuje się po wysłuchaniu tego bardzo szybkiego wystąpienia Pana Ministra jest taka, że no, siłą rzeczy muszą się pojawiać pytania dotyczące przede wszystkim zabezpieczenia finansów związanych z wprowadzeniem edukacji w roku 2021, bo nawet ten wzrost algorytmu A o 192 zł pierwsze nie rzuca nikogo na kolana, bo poprzedniej wynosił wzrost był 418 zł, ale naszym zdaniem ten wzrost nie gwarantuje na przykład realizacji skutków przechodzących podwyżek, o których Pan nie wspomniał i chcielibyśmy, żeby tutaj z Pana strony pojawiło się także wystąpieniu informacja, na ile wzrost wynagrodzeń w roku 2021 jako skutki przechodzące znajduje pokrycie w subwencji. Podobnie jak co deklaracją ministra Czarnka dotyczącą wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021 mówimy o wzroście tych wynagrodzeń. To było bardzo szczegółowe i bardzo wyczerpujące. Zanim przejdziemy do następnych głosów, panie ministrze, mam uprzejme pytanie. Bo rozumiem, że partnerzy społeczni wszyscy przedstawią omówione opinie na piśmie. Prawdopodobnie będzie bardzo trudno dzisiaj panu odpowiedzieć na wszystkie te elementy. Zresztą one prawdopodobnie, zresztą tego co słyszę, nie są wcale nowe. Są to rzeczy, które w jakiś sposób już funkcjonują w przestrzeni edukacji od dłuższego czasu. Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy się umówili na odpowiedź pisemną ministerstwa w jakimś rozsądnym terminie jako komentarz do konsultacji społecznych, które aktualnie odbywamy. Czy panu taka forma odpowiada? Bo ja nie widzę żadnej możliwości, żeby pan był w stanie odpowiedzieć na taką ilość zagadnień w posiedzeniu dzisiejszym. Szanowny panie przewodniczący i szanowni państwo, oczywiście my odpowiemy na piśmie, tak? Zwłaszcza, że powiedział, ta dyskusja ma raczej charakter taki, czy to odpowiedzi fundamentalne, tak? Jakby nie do końca odnoszący się co do jakby samej materii tego, co jest zapisane w tym rozporządzeniu i zmian, które po prostu tam zachodzą, bo dotyczą kwestii zupełnie fundamentalnych, zresztą jakby w obu tych zasadniczych wystąpieniach. Ja oczywiście co do zasady, jakby pewne rzeczy oczywiście powinienem wyjaśnić, tak? Chociażby jak kwestia skutków podwyżek, tak? To skutki przechodzące są po prostu uwzględnione. Ja nie wiem, co to ma wspólnego ze standardem A. Też jakby ten zarzut dotyczący tego uwzględnienia tych szkół naprawdę biednych, tak, stowarzyszeniowych najczęściej, prowadzonych przez rodziców w ubogich czy w samorządach, które nie są zbyt silne finansowo i maleńkich szkół. Trzeba się cieszyć, że te szkoły w ogóle funkcjonują, tak blisko tak naprawdę miejsca zamieszkania. To tak naprawdę zmienia to standard finansowy A o 500. Więc nie wiem skąd tutaj 0,05%, tak? Jakby taka kwestia, to się rozumiem pana prezesa Baszczyńskiego, tak? Który zwykł ciągle zwracać uwagę na poprawność, tak? Mówimy chyba jednak tak, jak mówił pan Lisolski, tak? O wskaźniku DI, nie D1, tak? Rozumiem, że chodziło o wartość 1 panu prezesowi. Bardzo proszę. Słychać mnie? Słychać? Tak, słychać. Panie ministrze, panie przewodniczący, dziękuję bardzo za głos. Ja krótko, dwa, trzy zdania, bo poproszę o zabranie głosu naszego eksperta, panią dyrektor oświaty Związku Rzemiosła Polskiego, panią Jolantę Kosakowską. Chciałem tylko zwrócić uwagę i przeprosić, że dzisiaj doszło, ta opinia nasza do państwa dotarła. No ale jak wiemy, pandemia, braki w pracy urzędników,
nawał pracy, no zdążyliśmy to dopiero dzisiaj opracować i przesłać. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo niepokojącą rzecz, która jest w projekcie, że w 2021 roku zaproponowano wzmocnienie finansowania zależnego od efektywności kształcenia. To jest obniżenie subwencji oświatowej w części za uczestnictwo w zajęciach, a zwiększenie subwencji oświatowej w części za zdany egzamin. W ten sposób zamierza się promować szkoły z dużą zdawalnością egzaminu. Proszę Państwa, szkoły branżowe, a szerzej mówiąc nauka w rzemiośle, polega na tym, że my musimy wypuścić na rynek fachowców w danej branży, w której się kształcą. Jeżeli będzie promowany zdany egzamin, to wiadomo, że obniży się jakość nauczania zawodu. Dlatego, że każda szkoła będzie dążyła do tego, ja już przeżyłem taki okres, gdzie jeżeli w szkołach była niska frekwencja zdawania matur, to mówiło się, że są źli nauczyciele i zły dyrektor, a nie mówiło się, że po prostu młodzież się nie chce uczyć. Proszę Państwa, jeżeli będzie tak, że szkoła promowana jest za ilość zdawanych egzaminów, a nie za jakość tych egzaminów, to proszę wziąć pod uwagę, że my kształcimy około 80 tysięcy uczniów. Są kształcenie przez 25 tysięcy warsztatów rzemieślniczych fachowców. Fachowcy mamy coraz mniej. Nie będą chcieli uczyć zawodu, bo to musi być do tego przygotowany również ten, który chce się uczyć. Więc nie może być tak, jak tutaj jest propozycja, że za uczestnictwo w zajęciach w części za zdany egzamin. No, obniży się za zajęcia, za teorię. Czasami jest tak, że może być doskonały fachowiec, a ma gorszą tą teorię. Więc nie można promować, a do egzaminu liczy się obydwie części, i zawodową, i teoretyczną. Nie można promować za zdany egzamin jako całościowy, dlatego że to doprowadzi do tego, że będą wypuszczani niedouczeni, zawsze złe wypiera dobre. Będą wypuszczani niedouczeni. Druga sprawa, która w tej chwili jest bardzo paląca, jest nieuregulowany stosunek, jeżeli chodzi o tych, którzy uczą się. Bo proszę Państwa, w miarę chodzi o to, że jeżeli jest teraz panuje epidemia i w momencie, kiedy uczeń idzie na kwarantannę albo z uwagi na to jest, nie ma go w pracy przez 2 tygodnie, automatycznie on nie odbywa tej praktyki. Mamy już takie sytuacje, że ucznia nie ma 2-3 miesiące na praktyce. Jak to zrobić? Czy przedłużać praktyki? Na to się znowu nie chcą zgodzić ani rodzice, ani uczniowie. No tutaj jakiś problem by trzeba było. To są 2 takie podstawowe rzeczy dotyczące, ja mówię, o kształceniu zawodowym. Tylko, żeby wypuścić fachowca, a nie wypuścić partacza. Ja tyle, a resztę, jeżeli można prosić Panie Przewodniczący, bardzo proszę Panią Jolę Kossakowską o przedstawienie dokładnie pozostałych punktów naszej opinii. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja rozumiem Pana Ministra, również wyjaśnienie, które było odnośnie zdawalności jako istotne, to bo jeśli zdawalność jest niska, to coś z tym trzeba zrobić. Natomiast rozumiem, że Pan sugeruje, czy Pan wnioskuje o to, żeby rozważyć zagadnienie... Panie, jakiś problem, ja nie słyszę. Proszę. Halo? W tej chwili. Rozumiem, że Pan wnioskuje o to, żeby rozważyć zagadnienie zakresu... Kto... Czy ja jestem słyszalna? A kto mówi? Pani Kossakowska ze Związku Rzemiosła. Pani jest słyszalna, natomiast Pani nie, chyba nie słyszy, ma wyłączony głośnik. Jola. Mowanie tego, co Pan mówił.
wnioskuję o to, żeby rozdzielić myślenie na temat kształcenia zawodowego od pozostałych typów szkół z powodów, które pan wymienił. Ja to dobrze rozumiem. Dobrze, dobrze, właśnie o to mi chodzi. A resztę to już pani Jola Kosakowska. Tylko, że jest kłopot, bo pani Jola najwyraźniej nie ma, ma wyciszony głośnik. Ja nic nie... No właśnie. Jola, włącz. Po dwóch panelach dyskusyjnych, a teraz głos noży. Nie będzie to loża szyderców, którzy szyderczo mówią. Będzie to loża komentatorów, którzy z punktu widzenia swojej organizacji, no fundamentu absolutnego Forum Przedsiębiorców, mogę powiedzieć z punktu widzenia moich przyjaciół, którzy współtworzą od samego początku forum, ocenią, w jakim momencie dzisiaj jesteśmy, w jakim momencie jest gospodarka, w jakim momencie jest ten biznes, który oni reprezentują. Nie wszędzie dzieje się tragicznie, nie wszędzie dzieje się źle. Będą zapewne różne głosy, ale nie ja tutaj mam się rozgadywać. Bardzo proszę o zabranie głosu wszystkich moich gości loży. A więc na początek Michał Akszak-Okińczyk, prezes Polskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Mówi na mnie również Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wiceprezes Małopolskiego, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego oczywiście, Joanna Krzemińska, wicedyrektor Westpiner Stowarzyszenia IT Business Process Services, Janusz Strzeboński, prezes Małopolskiej Organizacji Gospodarczych, Katarzyna Boszczyna, wiceprezes BCC, i kanclerz Loży Małopolskiej, Biznes Center Club oraz Loży Częstochowskiej przy okazji. Sebastian Chwiateczka, prezydent Izby Handlowej, strasznie dzisiaj zapracowany. Mnóstwo gości się tam przybywa, tym bardziej doceniamy, że pan prezes jest z nami. W drugiej kolejności, drugi będzie mówił. Zacznijmy alfabetycznie. Michał Akszak-Okińczyc, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Jak z punktu widzenia wniosku wygląda to, o czym dzisiaj mówiliśmy? Z jednej strony radzenie sobie w kryzysie, a z drugiej strony poszukiwanie szans i możliwości wyjścia z tego kryzysu silniejszym, tak jak chcielibyśmy wszyscy, w przypadku członków naszej organizacji. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w dzisiejszym forum. Dziękuję panie redaktorze za możliwość wypowiedzenia się w loży. Przysłuchiwałem się dzisiejszym wystąpieniom od samego początku i rzeczywiście bardzo dużo rzeczy się dzieje. Szczególna informacja od premiera Gowina i pani minister Kowalskiej. Sebastian Chwiateczko, prezydent świętującej 70-lecie Izby Przemysłu Handlowego, został wywołany do tablicy jako twórca bardzo dobrej inicjatywy. No to dajmy mu głos teraz. Bardzo proszę, Sebastian Chwiateczko. Dziękuję panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, tak? Bardzo dobrze. Super, dziękuję. Tak, to pracowity dzień. 170 lat, powiem szczerze, obchodzić w takich okolicznościach zamkniętej sali przy kamerach. No, nie tak to sobie wyobrażaliśmy i myśleliśmy, że się z wszystkim Państwem spotkamy. No ale niestety nie jest nam dane. Chciałem najpierw odnieść się do tego, co mówił Michał Okińczyc. Ja bardzo dziękuję, że zauważyłeś tą inicjatywę. Byliśmy tam razem. Ona nie umrze, zresztą to już się dzieje. Tutaj z panem dyrektorem już pracujemy nad grupami roboczymi i myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni wyjdziemy z takim feedbackiem do państwa, co się z tym dzieje. Natomiast mówiliśmy o tym, co się dzieje w jakby poszczególnych naszych organizacjach samorządu gospodarczego. Ja mam wrażenie, że generalnie wszystkim z firmami sytuacja jest podobna, chyba że mielibyśmy do czynienia z firmami, z jakimś samorządem, który jest czysto branżowy. Tam zapewne jest inaczej, bo ja w pewnych sektorach, na przykład budownictwa, widzę zapaść, w innych z kolei widzę nawet wzrost. No i to są takie ciekawostki. Natomiast to jest tak jakby to optymizm. Ale to dobrze. Przepraszam, bez
pesymiści popełniają samobójstwa, a optymiści zmieniają świat. Doprowadzają do skrajności. Ja nie chcę dzisiaj samobójstw, przedsiębiorców, chcę optymistów, którzy zobaczą szansę, o której mówisz. Meksyk stoi otworem, proszę bardzo. Kto ma coś do sprzedania w Meksyku, proszę bardzo. Jest kapitalny biznes. Podejrzewam, że nie jedyna furtka i nie jedyne łącze do zapchania. Janusz Kowalski, mój również przyjaciel, pewnie powie coś bardzo optymistycznego, jak nie znam, chociaż działa w branży bardzo mocno dotkniętej, bo to są ludzie, którzy od bardzo wielu, wielu lat tworzą tkankę gospodarczą Krakowa, a przez branżę usług sami doskonale wiecie, zwłaszcza w Krakowie, została branża gastronomiczna, branża. No wszystko, co się tylko wiąże z tą taką tkanką krakowską, zostało w sposób porażający dotknięte pandemią. I myślenie dzisiaj o rozwoju w ich przypadku jest szczególnym wyzwaniem. Janusz, panie prezesie, jak z punktu widzenia rzemiosła drobnej przedsiębiorczości wy sobie patrzycie na te transformację, która się kryje za tą pandemią. Czy wy widzicie w tym jakąś szansę? Jeżeli tak, to jakie warunki trzeba spełnić, żebyście do tej transformacji w ogóle dotrwali, a potem skorzystali z jej możliwości? Ja może... jestem słyszalny? Bardzo dobrze. Ja może zacznę od takiej anegdoty, że w okresie wojen napoleońskich, jak Napoleon zdobywał Włochy, to w pewnym momencie przyszli jego dowódcy i powiedzieli we Florencji, że ludzie chodzą po ulicach i płaczą, bo dał największą kontrybucję, jaka może być. Na to Napoleon odpowiedział, ściągać od nich więcej pieniędzy. Po pewnym czasie przyszli i mówił, wasza cesarska mąż, ludzie już nie płaczą, ludzie chodzą po ulicy i się śmieją, zwariowali. Nie, dajcie im spokój, oni już nie mają pieniędzy. Więc my jesteśmy na takim samym etapie. Proszę Państwa, to co przed chwilą mówił prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej Sebastian Chwedeczko, z którym się znam bardzo dobrze i też się przyjaźnimy, uważam, że on miał dużo racji. Ja nie mówię tutaj o optymizmie, ani nie mówię o pesymizmie, ja mówię o realiach. Proszę Państwa, na nas chciałoby się powiedzieć, jak swego czasu w czasie bitwy o Egipt Napoleon powiedział do żołnierzy, 40 wieków patrzą na nas, mówiąc o piramidach. Na rzemiosło patrzy 11 wieków. I proszę mi wierzyć, przeżywaliśmy różne koleje, ale nigdy nie było tak źle, jak jest teraz. I to nie jest źle dlatego, że jest pandemia, dlatego, że ludzie nie korzystają z usług rzemieślniczych, nie. To jest to, że nie ma polityki w stosunku do rozwoju, do rzemiosła. Rzemiosło zeszło na plan dalszy. My w tej chwili mówimy o tym, przed chwilą właśnie, jak rozmawialiśmy w poprzednim panelu, profesorowie, pan rektor mówili o cyfryzacji, o komputeryzacji, wręcz niedługo będziemy mówić o lotach w kosmos, a u nas nie ma kto buta dobrze naprawić, nie ma kto zreperować wodociągu, nie ma kto naprawić porządnie samochodu. Dlaczego? Bo myśmy już poszli tak daleko, że zapomnieliśmy o tym, że coś się ze wszystkiego bierze. Bierze się od samego początku. Jeżeli w tej chwili Ministerstwo Oświaty, proszę Państwa, chce zrobić coś takiego, że subwencja na szkołę trzeba będzie przesunąć pieniądze, zabrać pieniądze z praktycznej nauki zawodu i przekazać na teoretyczną naukę zawodu. Tłumaczyłem dzisiaj, bo dzisiaj właśnie miałem spotkanie w Radzie Ochrony Pracy i tłumaczyliśmy i mówiłem, nie mógł tego minister edukacji, nie mógł tego zrozumieć, że nauka zawodu w szkole to nie jest to samo, co liceum ogólnokształcące, gdzie młodzież się tylko uczy. Tutaj się uczą teorie i praktyki. I nie można powiedzieć, że trzeba sfinansować naukę teoretyczną, a zlekceważyć naukę zawodu. Bo jeżeli my partacza wychowamy, jeżeli my nie nauczymy dobrze wykonywać tego zawodu,
to proszę wziąć pod uwagę, jak to się skończy. Niemcy kiedyś znakomity film wypuścili, on trwał 2 minuty tylko i było po kolei pokazane, jak ginie już zawody rzemieślnicze, usługowe, giną i jak się powoli rozpada miasto, bo nie ma kto wybrukować ulic, nie ma kto wymalować mieszkań, nie ma kto naprawić obcasów. Proszę Państwa, my musimy sobie uzmysłowić jedno, że początek, dom się buduje od fundamentów, a nie od dachu. A u nas niestety rzemiosło w ogóle przestało interesować państwo. Tylko się mówi, tak jak mówił tutaj Sebastian, dużo się mówi, dużo się robi, ale nie ma konkretu. Jeżeli ja od lat tłumaczę, a mam już trochę tych lat, dlatego może się tak nie ekscytuję tym wszystkim, bo dochodzę do wniosku, że wszystko można przetrwać. Jeżeli nie zrobi się to, co ja tłumaczę od lat, powołać zespół fachowców dotyczący, nie wstydźmy się słowa rzemiosło, bo teraz nagle nie ma rzemiosła. Jest biznesmen, jest przedsiębiorca, jest 10 innych nazw, tylko się boją powiedzieć, tak, jest rzemieślnikiem. Ja się nie boję, tak, ja jestem rzemieślnikiem. Ja jestem rzemieślnikiem, złotnikiem i wiem, co robię. I nigdy żadna fabryka nie zastąpi mnie, który usiądzie do stołu i zrobi to, co nikt nie zrobi. Albo mogę nauczyć kogoś, żeby to umiał zrobić. Ale to muszą być jakieś ramy, to musi być uporządkowane. To rząd powinien na ten temat dyskutować z przedstawicielami rzemiosła, a nas jest prawie 1 000 000 w całym kraju. Nie licząc naszych rodzin, naszych dzieci. To jest potężna armia, która może, my dajemy 45% dochodu narodowego brutto. A jak się nas traktuje? I niejednokrotnie rozmawiałem z premierem Gowinem, niejednokrotnie rozmawiałem z panią minister Emilewicz, wicepremier, ostatnio z panią Olgą Semeniuk, wiceministrem, z panią wiceminister Schmidt. Tylko, że wszyscy przyznają rację. Tylko jak mówimy, to siądźmy do stołu i mówmy o konkretach. To się wszystko rozmywa. Niestety, no my jesteśmy znani z tego, że mamy tylko słomiany zapał. Ja nie chcę mówić tylko o rzemiośle, bo dzisiaj mam taką rolę, że również krakowska kongregacja kupiecka, kupcy upoważnili mnie do tego, żeby powiedzieć parę słów o nich. Proszę Państwa, i tak tylko krótko Wam powiem, co do mnie powiedzieli kupcy. Brak turystów plus brak studentów równa się brak klientów. W lokalach gastronomicznych, w hotelach, w zajazdach, brak klientów w sklepach zlokalizowanych w historycznym centrum miasta. To doprowadzi do bankructwa. I nic, proszę mi nie mówić, jak było mówione przez któregoś z profesorów dzisiaj w poprzednim panelu, żeby się przebranżawiać, żeby się zmieniać. Proszę mi powiedzieć, na co ja, artysta złotnik, mam się przebranżowić? Czy ja się mam przebranżowić na cybernetyka, czy może na astronautę? No przepraszam bardzo, jak ja 52 lata robię jedno i to samo, znaczy w tym zawodzie, nie jedno i to samo, tylko w tym zawodzie. I to samo kongregacja kupiecka. Przecież to jest chore. To, co w tej chwili się mówi o tej tarczy i zrobiło się te PKD, to jest właśnie prowadzi do likwidacji. Do likwidacji tych drobnych naszych rodzimych sklepów i sieci handlowych. A kto na tym korzysta? Ostatnio jest wszędzie reklama, żeby korzystać, kupuj to, co polskie. Ale gdzie? W Żabce, w Lidlu, Biedronce. Przecież to nie są polskie firmy. Oni sprzedają polski towar, który kupują za grosze, ale transferują wszystkie zyski gdzieś indziej. Ale jak jest firma polska, która posiada 17 delikatesów w Krakowie, firma Kocyk, to im się nie pomaga. Kubiki na Śląsku, 200 sklepów, im się nie pomaga. Pomaga się Biedronce. No przepraszam bardzo. Albo poważnie się zacznie traktować społeczeństwo obywateli, słuchać ich głos, albo niestety będzie to, co bardzo dobrze zaczął prezydent Chwedeczko, ale na końcu wykazał się dużym optymizmem. No ale w jego wieku to ja też byłem jeszcze optymistą.
Teraz to ja nie jestem pesymistą. Ja teraz, jak mnie znacie wszyscy, do końca będę walczył o to, że jak ma być polskie, to ma być polskie. A jeżeli się tylko lakieruje to, co jest polskie, a pod spodem jest zupełnie coś innego, to ja się pytam, gdzie idą te wszystkie zarobki, zyski, a nam się podnosi tylko podatki. Zobaczcie, jak, dlaczego nikt uczciwie nie przedstawi, o, tu jest apel do pana redaktora, przypatrzyć się, jakie ułatwienia mają inne kraje w okresie pandemii. Dla nas zabójczy jest ZUS. Co to znaczy, na 3 miesiące nam ZUS podarowali, a innym firmom tylko o 3 miesiące odroczyli, że ma być płatne do grudnia. To jest tylko lakierowanie. To jest pokazywanie to, co nie powinno być zrobione. A z drugiej strony mam nadzieję, że może, proszę Państwa, mój ojciec, który przeżył 2 wojny światowe, mówił zawsze do mnie tak: ty siedź tu w Polsce i pracuj, bo ty się doczekasz, że będzie lepiej. To było za komuny. Proszę Państwa, ja to później mówiłem mojemu synowi. Ja już mam wnuczkę, która ma 25 lat. Jak ja jej to zacząłem mówić, to ona się roześmiała i dlatego pracuje w Luksemburgu, w banku, bo skończyła studia w Holandii. Proszę Państwa, jeżeli my się pozbędziemy ludzi młodych, to co tutaj zostanie? A słyszycie głosy, że chcą wyjeżdżać. Ja nie mówię w tej chwili, że my przodujemy w tym, bo się dowiaduje nagle w telewizji, że jesteśmy największym producentem mleka w Europie. Tylko się za chwilę okaże, że właścicielem tej całej mleczarni to nie jest kapitał polski. Tak jak w większości. Jak w większości firm nie ma. Macie najlepszy dowód. Jest pandemia w Krakowie i nagle się okazało, że jak się zamknęło turystykę, to nie ma pieniędzy. A niektórzy urzędnicy się cieszą, mówią, tak powinien wyglądać rynek, bo on jest piękny, jak jest pusty. Jeżeli to do mnie mówi urzędnik państwowy, bo to urzędnik państwowy, nie miejski, tylko który sprawuje tutaj funkcję bardzo odpowiedzialną w Krakowie i on mówi, tak powinien wyglądać Kraków, to ja przepraszam bardzo, to ręce opadają. Ale nie moje. Ja se sam jeszcze je w górze utrzymam i wywalczymy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Wiele wątków Janusz poruszył. Oczywiście jak zwykle sobie zaprzeczył, bo się okazuje, że wewnątrz jest optymistą mimo wszystko, bo tego nie mówił. Wiem, że to jest taki wisielczy trochę optymizm dzisiaj. Tak jak powiedziałeś, już jesteś na tym etapie śmiechu z tego, co się dzieje. Rzeczywiście dzieją się takie sytuacje, że nie wiem, dzwonią do Janusza, bo pewnie miał takie telefony, żeby mu dekarza przysłać do Wielkiej Brytanii, bo tam już nie ma dekarzy. Nie? Tak. Jeszcze mamy dekarkę, jeszcze jesteśmy na tym etapie, że możemy uratować to rzemiosło. Natomiast ujęło mnie to zdolność przetrwania w każdych warunkach. Ja w to wierzę, że rzemieślnicy polscy mają tę zdolność. Nie powiem, że z mlekiem matki, o którym mówiłeś, i to chyba polskim mlekiem, skądś to mają w każdym razie. Natomiast rzeczywiście piszemy na co dzień, jeżeli chodzi o Mieszka Jobka, Wiesława Jobka, pozdrawiamy serdecznie szefa Krakowskiej Komunikacji Kupieckiej, w której Janusz Kowalski przed chwilą mówił smutne rzeczy o gastronomii. Jest mój wywiad z Wiesławem z zeszłego tygodnia w naszych mediach. Pamiętajcie, że my codziennie o tych, którzy mają największe trudności na rynku, ale staramy się w ich imieniu interweniować, gdzie trzeba, po prostu bić dzwony. I to tylko pokazuje też, że może wspólnie powinniśmy się zastanowić w tym gronie dzisiaj, rzucam takie hasło, czy przypadkiem to, o czym Janusz mówi w kwestii rzemiosła, nie powinno być wspólną troską nas wszystkich, tak, wszystkich pozostałych organizacji, bo gdzieś to wszędzie krąży między nami, ale zastanówmy się, gdzie można powiedzieć wspólnym głosem o pewnych sprawach, które są dla rzemiosła ważne, jako super ważnego elementu gospodarczego. Ale teraz spójrzmy, bo Janusz Kowalski mówił o wyjeżdżających wnuczkach, a mamy też bardzo wiele przykładów obcokrajowców, którzy chcą do Polski przyjeżdżać, wielu Polaków, którzy robią fantastyczne kariery w Polsce. I tak troszkę na zasadzie kontrastu. Jesteście oboje na K. Kowalski, Krzemińska.
i dlatego znaleźliście się, ponieważ alfabetycznie sprawiedliwie to wymyśliłem, znaleźliście się obok siebie, więc będzie taki dosyć duży kontrast, bo Joanna Krzemińska reprezentuje branżę, która ma się świetnie, a nawet lepiej, w dużej mierze, przynajmniej taką mamy intuicję. I spójrzmy, a po to jesteśmy tutaj, żeby wyjść ze swoich baniek, też medialnych być może troszkę, i spojrzeć z różnych perspektyw, aczkolwiek Michał Aksia-Wykińczyc, Sebastian Fedeczko, Katarzyna Muszczyna reprezentują organizacje multiprofesjonalne, tam jest bardzo wiele różnych branż, jedne toną, drugie mają się świetnie. Natomiast mam wrażenie, że Aspire, którą reprezentuje pani dyrektor, ma się raczej dobrze niż źle. Jak wygląda obecna sytuacja i przyszłość i szanse rozwoju w ramach tej cyfryzacji, automatyzacji tego biznesu, który pani reprezentuje? Bardzo proszę. Głos. Przepraszam. Moja wypowiedź pewnie będzie mniej gorzka, natomiast czy optymistyczna? No pewnie jakiś wielki optymizm w sytuacji, w której się znajdujemy wszyscy, nie jest uprawniony, natomiast w istocie reprezentuje branżę, która z tą ogromną zmianą, jaką była pandemia, poradziła sobie relatywnie nieźle.